Wioletta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Rozpoczęło się Forum Ekonomiczne 2020, wydarzenie, które porusza ważne tematy dla całej Polski. Nasz region zajmuje tu szczególne miejsce. W jego trakcie będziemy mogli wysłuchać rozmów o gospodarce i dowiedzieć się, jak województwo małopolskie poradziło sobie z koronawirusem. Hasło tegorocznej edycji to Europa po pandemii, solidarność, wolność, wspólnota. Ja się bardzo cieszę, że to forum się odbywa, bo było bardzo dużo zagrożeń. Były koncepcje różne w Krakowie, w końcu w Karpaczu. Najważniejsza jest ciągłość. Cieszę się bardzo, że występujemy dalej w roli głównego partnera z nadzieją taką, że poprzez ten udział w tych trudnych okolicznościach zyskamy tyle poparcia w Radzie Programowej Instytutu Studiów Wschodnich, że kolejne forum będzie odbywało się już w Krynicy Górskiej. Forum ekonomiczne w Karpaczu potrwa do 10 września. Nie zabraknie tematów poświęconych inwestycjom w naszym regionie, naszych tradycji, a szczególnie przyszłości województwa małopolskiego. Koronawirus to temat niewątpliwie najważniejszy w tym roku, tak samo jest również na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Pierwszy panel, jaki został zorganizowany przez Małopolskę, dotyczył tarczy antykryzysowej w naszym regionie. Pierwszy panel był poświęcony temu najważniejszemu dla nas wydarzeniu bieżącemu, czyli realizacji małopolskiej tarczy antykryzysowej. Więc o tym wszystkim rozmawialiśmy w różnych kontekstach, wypowiadali się różni paneliści, patrząc na realizację tego dużego projektu, największego projektu samorządowego w tej chwili w Polsce ze swoich pozycji. Małopolska tarcza antykryzysowa zauważalna jest na każdym kroku. W jej skład wchodzą m.in. pakiet społeczny, płynności finansowej, przedsiębiorczość czy pakiet medyczny. Szybko udało się zarządowi województwa uzyskać decyzję o zgodzie na wykorzystanie środków, których pierwotnie to przeznaczenie było zupełnie inne, prawda? No i drugi aspekt bardzo ważny to jest taki, że ta pomoc dotyczyła wszystkich, którzy na ten system w Małopolsce się składają. Przypomnijmy, że cały fundusz, jaki został przeznaczony na małopolską tarczę antykryzysową, to ponad 1 mld zł. Strąg ojcowski, chleb z Libertowa czy słynny oscypek, dziedzictwo kulinarne Małopolski i nasze regionalne produkty to temat, który wybrzmiał na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Nasza kuchnia zajmuje szczególne miejsce w Polsce, bo to właśnie Małopolska jest na pierwszym miejscu w naszym kraju pod względem liczby zarejestrowanych specjałów zwanych produktami regionalnymi. Małopolska słynie z turystyki, słynie z produktów tradycyjnych i właśnie w miejscu, gdzie odbywa się Forum Ekonomiczne, gdzie jest wielu przedstawicieli różnych województw, ale również są delegacje zagraniczne, pokazujemy, jaki potencjał ma Małopolska. Obok wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smułki na panelu wystąpił dyrektor Instytutu Zootechniki Krzysztof Duda oraz dyrektor Michał Żytki z Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, a nasze regionalne produkty reprezentowali przedstawiciele dziedzictwa kulinarnego Małopolski. Nie ma chyba osoby na świecie, ani tym bardziej w Polsce, żeby tego oscypka nie spróbowała, prawda? To jest nasz właśnie wyrób taki regionalny, certyfikowany, bardzo promowany właśnie, no jest oczywiście smaczny przede wszystkim, zdrowy, bez konserwantów. Oscypek prawdziwy to jest właśnie robiony z mleczka owczego, które tylko możemy wykorzystać go od kwietnia do października. Później owieczki się już nie doją, więc wszystkie inne właśnie to już nie są oscypki, tylko serki przez zimę. Warto więc przyjeżdżając do Małopolski nie tylko odwiedzić nasze zabytki, ale również spróbować potraw i produktów, które nam dostarcza. Pierwszy dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu kończy wydarzenie równie ważne jak temat naszej gospodarki czy tematy związane z pandemią. Gala wręczenia nagród to wieczór, który przechodzi do historii podczas każdej edycji. W dzień otwarcia Forum Ekonomicznego zostały przyznane 2 nagrody. Pierwszy dzień zakończył się uroczystą galą, w której została wręczona Nagroda Człowieka Roku i taką nagrodę otrzymał prezes zarządu Polskiego Koncertu Naftowego, pan Daniel Obajtek. Jak najbardziej nagroda zasłużona i myślę, że wszyscy kibicowali właśnie prezesowi Obajtkowi, żeby otrzymał tą nagrodę, ale jest to również wyrażenie również dla wszystkich pracowników firmy Orlen, którzy bardzo skutecznie dbają o polskie produkty. Rada Programowa Forum Ekonomicznego w Krynicy przyznała tytuł Organizacja Pozarządowa Roku 2019 Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej. W gali wręczenia nagród oprócz zarządu województwa małopolskiego udział wzięło aż 3 wicepremierów: Jadwiga Emilewicz, Jacek Sasin i Piotr Gliński.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.